Dzisiaj porozmawiamy po raz kolejny o prostej spółce akcyjnej. Będziemy mówić o tym, co powinna zawierać umowa spółki, w jaki sposób można ją zawrzeć i w jaki sposób zarejestrować prostą spółkę akcyjną. O prostej spółce akcyjnej nagraliśmy dla Was już kilka odcinków. Zachęcamy do ich odsłuchania. Wszystkie są dostępne na naszym kanale na YouTube. Maciek, zacznijmy może od krótkiej. Informacji, krótkiego przypomnienia, czym tak naprawdę jest prosta spółka akcyjna. Jest to nowa wciąż w polskim porządku prawnym forma prowadzenia działalności gospodarczej, spółka kapitałowa, która ma w sobie wiele cech, spółki osobowej. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na tym, jak ktoś, kto jest zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej w formie prostej spółki akcyjnej, może to zrobić. Czyli w jaki sposób zarejestrować prostą spółkę akcyjną. Mm. Pierwszym krokiem będzie na pewno zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce tak naprawdę najważniejsze jest to, na co zdecydują się akcjonariusze, założyciele. To znaczy, czy chcemy zawrzeć umowę spółki, prostej spółki akcyjnej w formie tradycyjnej, czyli w formie aktu notarialnego, czy z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie S24, czyli tym systemie teleinformatycznym. Ponieważ podobnie jak w przypadku spółki Zo, o której rozmawialiśmy już wielokrotnie, jest możliwość założenia prostej spółki akcyjnej przez internet. W tym celu trzeba utworzyć sobie konto na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, akcjonariusze, założyciele wówczas wypełniają odpowiednie formularze, podpisują to elektronicznie, co jest największym plusem, nie ma konieczności udania się do notariusza, nie ma konieczności nawet spotkania się, osobiście wspólnie, można to zrobić po prostu online, i jest możliwość zawarcia umowy spółki właśnie w ten sposób. Oczywiście, no, ma to gig ma dwa końce i e, minusem jest to, że niestety, ale jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do tego, co nam ustawodawca umożliwił, czyli e, jest wzorzec tej umowy, e, jest to umowa prosta e, i... <laughs> Chociażby kwestia na przykład uprzywilejowań, o których dzisiaj powiemy, jest mocno ograniczona. Poza tym, wkłady w prostej spółce akcyjnej zawieranej przez system S24 mogą mieć tylko i wyłącznie charakter pieniężny. Na przypadku spółki zawieranej u notariusza nie mamy tych ograniczeń, zarówno w zakresie uprzywilejowań, jak również właśnie w zakresie na przykład wkładów, bo o czym już wielokrotnie mówiliśmy, te wkłady między innymi w postaci świadczenia. Pracy to jest jeden z największych e, rewolucyjnych wręcz pomysłów, które zostały wprowadzone w prostej spółce akcyjnej. E, no jest możliwe, ale tylko i wyłącznie w spółce, która jest zawierana w formie e, tradycyjnej. Tak, masz rację. Natomiast do samych uprzywilejowań, do wkładów, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast skupiając się na samej okoliczności związanej z zawarciem umowy spółki, czy to w systemie, czy przed notariuszem, to jest dokładnie to, o czym powiedziałeś. Czyli jeżeli zawieramy ją przez system, to. Ja mogę być w Szczecinie, ty możesz być w Krakowie i w tym samym czasie możemy zawrzeć umowę prostej spółki zdalnie, tak, przez internet. Natomiast jeśli chodzi o formę tradycyjną, no to musimy się po prostu fizycznie spotkać i, i to na pewno może być duże ułatwienie, jeśli chodzi o zawieranie umowy przez system z wykorzystaniem formularza. A kolejnym plusem jest kwestia opłat, bo... Umowa zawierana przed notariuszem wiąże się nie tylko z opłatami e, taksy notarialnej, które musimy uiścić u notariusza, ale też wyższą opłatą za zarejestrowanie e, spółki w KRS-ie. To jest opłata za wpis do KRS-u w wysokości 500 zł i 100 zł opłaty za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym. W przypadku spółki zarejestrowanej przez internet te opłaty są o 250 zł niższe, tak? Czyli mamy 250 zł za wpis do KRS-u i 100 zł za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym, więc jest to dodatkowo m, korzyść w przypadku zawierania e, umowy m, przez internet. Jasne, myślę, że też warto w ogóle powiedzieć, z czego powinna składać się umowa prostej spółki akcyjnej, ponieważ no, są elementy obligatoryjne, są elementy, które możemy sobie wprowadzić dodatkowo. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spółki zawieranej przez internet no jesteśmy ograniczeni do tego, co nam system pozwala, natomiast u notariusza no, ograniczają nas tylko i wyłącznie przepisy i nasza wyobraźnia. Jeżeli chodzi o umowę prostej spółki akcyjnej, w każdym przypadku musi ona zawierać oznaczenie firmy. Firma, czyli nazwa, no może być to, nie wiem, ABC, prosto spółka akcyjna, może być tam wskazane nazwisko, którego jest akcjonariusz, co do zasady też nie ma ograniczeń, byleby było to zgodne z przepisami, no i też nie wprowadzało w błąd, nie może być to nazwa, która już istnieje na rynku. Lub przynajmniej po... na podobnym rynku, w podobnym zakresie, tak. Tak? Bo czasami podobne Dodatkowo nazwy się zdarzają. No takim elementem niezbędnym jest określenie siedziby spółki. Siedzibą jest konkretny Miasto, nie jest to konkretny adres, czyli przykładowo, jeżeli będziemy mieli prostą spółkę akcyjną z siedzibą w Krakowie, to dopóki będziemy zmieniać na przykład jej adres siedziby na inną ulicę, ale wciąż to będzie Kraków, nie będzie to wymagało zmiany umowy spółki, tylko i wyłącznie zgłoszenia do KRS-u i odpowiedniej uchwały. Zarządu, natomiast zmiana umowy spółki dopiero jest konieczna, jeżeli zmieniamy siedzibę, czyli miasto, gdzie spółka ma swoją siedzibę. Poza tym, kolejnym elementem niezbędnym umowy spółki jest określenie przedmiotu działalności spółki. Najprościej jest to zrobić poprzez wskazanie kodów PKD i odniesienie się do nich. E, oczywiście w przypadku spółki zawieranej w formie tradycyjnej, formie aktu notarialnego nie ma takiej konieczności, możemy to nawet zrobić opisowo, tylko najprościej tak Jasne. byśmy sugerowali każdemu, w żeby to zrobił. tak. też to tak wygląda, że najczęściej się tak? jakby powołuje a jeżeli, PKD. A jeżeli spółka jest rejestrowana przez internet, no to wtedy mamy wręcz po prostu narzuconą taką konieczność, żeby wybrać po prostu określone kody PKD. Kolejnym elementem umowy spółki jest określenie liczby, serii i numerów akcji oraz związanych z nimi uprzywilejowań. Ponadto konieczne jest skazanie akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz ceny emisyjnej akcji. Dodatkowo, co już dotyczy tylko i wyłącznie spółek zawieranych w formie tradycyjnej. Jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne, konieczne jest określenie przedmiotu tych wkładów, serii i numeru akcji obejmowanych za te wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy je obejmują. A poza tym, no jeżeli na przykład już przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy lub usług, konieczne jest też określenie rodzaju i czasu świadczenia pracy lub usług. Dodatkowo, w każdym przypadku prostej spółki akcyjnej, czy jakby nie była zawierana, konieczne jest określenie organów spółki, czyli nie, nie, nie konkretnych osób, które będą w tych organach, tylko jaki model i system wybierzemy, bo to, co już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach, mamy do czynienia z rozszerzonym zakresem możliwości, że może być zarówno model dualistyczny, jak i. Monistyczny, tak, gdzie albo decydujemy się na zarząd, zarząd z radą nadzorczą, ewentualnie na radę dyrektorów, i to musi być w umowie spółki wskazane. No i jak już zdecydujemy się na poszczególne organy, no to konieczne jest wskazanie liczby ich, liczby ich członków. Poza tym elementem koniecznym jest określenie, czy umowa jest zawarta na czas określony, jeżeli tak, to na jaki, a jeżeli na czas nieokreślony, to po prostu tego, to wskazanie tego. Jeżeli chodzi o spółkę zawieraną przez internet, no to w zasadzie do tego mniej więcej się ogranicza. Jeżeli chodzi o spółkę, która jest w formie tradycyjnej, mamy bardzo dużo dodatkowych możliwości, ale to już nie są elementy obligatoryjne i w zasadzie no tak jak już powiedziałem, no wtedy sięgamy po KSH Plus po to, bo jakby zastanawiamy się, czy pomysły, które mamy, są po prostu zgodne z przepisami, i no, jesteśmy w stanie stworzyć bardzo dużo możliwości. PSA jest taką spółką, która pozwala na jak najwięcej, i żadna spółka dotychczasowa nie pozwalała na regulację tak wielu kwestii. Co warto jeszcze dodać, jeżeli chodzi o spółkę, prostą spółkę akcyjną, z chwilą podpisania umowy spółki, powstaje spółka w organizacji. No to jest to taki twór y, trochę dziwny, ponieważ no, przepisy pozwalają na to, aby spółka ta była stroną umów. No, nie jest to spółka, która została wpisana do KRS-u, nawet nie musi być jeszcze złożony wniosek. Z chwilą y, po prostu podpisania umowy spółki, między podpisaniem umowy spółki, a jej rejestracją funkcjonuje y, spółka w organizacji. Wtedy w nazwie trzeba dodawać, że jest to spółka w organizacji no i tak jak mówię, no, Teoretycznie może ona działać, praktycznie jest to trudne, ponieważ jednak gdzieś każdy podmiot z drugiej strony jest zainteresowany tym, żeby mieć chociażby informant tak, tak, no, o rejestracji, jest w KRS. numer KRS, NIP. To są elementy często niezbędne, żeby w ogóle podjąć współpracę. Natomiast no, warto wiedzieć, że taka spółka może funkcjonować i ona może funkcjonować maksymalnie przez 6 miesięcy. Jeżeli nie dojdzie do rejestracji w ciągu 6 miesięcy, wówczas po prostu tą spółkę należy zlikwidować. Mm -hmm. e, dokładnie tak. Natomiast e, to, o czym powiedziałeś, e, myślę, że jest ważnym aspektem i na to trzeba zwrócić uwagę, że Prosta spółka akcyjna i przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej dają akcjonariuszom bardzo dużą swobodę w zakresie kształtowania tego, jak ta spółka będzie zorganizowana, jak będzie funkcjonować. I do kwestii zorganizowania modelu spółki, modelu, w jakim ona będzie funkcjonować, odnosiliśmy się dokładnie w odcinku 13 naszych legalnych spotkań, więc gdyby ktoś chciał tutaj szerzej wrócić do tego tematu, to zapraszamy do odsłuchania. Natomiast, to, o czym wspomniałeś, są dwa alternatywne modele organizacyjne spółki: model monistyczny i dualistyczny. Model monistyczny jest nowością, do tej pory raczej nie występował w naszym systemie spółek handlowych. Natomiast model dualistyczny jest znany przykładowo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tak, czyli w modelu dualistycznym funkcjonuje zarząd i w prostej spółce akcyjnej zawsze fakultatywna rada nadzorcza. Natomiast w modelu monistycznym jest to jeden organ, rada dyrektorów. To, co jest istotne w sytuacji, w której zawieramy umowę spółki, to kwestia tego, że każdy z tych organów, niezależnie czy to jest zarząd, czy rada dyrektorów, może być organem albo jednoosobowym, albo kolegialnym. Wyjątkiem będzie tutaj Rada Nadzorcza, która zawsze jest organem kolegialnym i musi się składać z minimum trzech członków. I to jest też ważne, że Przepis jest sformułowany w taki sposób, że zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. I to sformułowanie jest niestety niefortunne, bo jeżeli takie postanowienie przepiszemy do umowy spółki, to może to rodzić później problemy z rejestracją, bo sądy tak naprawdę wymagają od nas tego, aby określić tę maksymalną ilość członków zarządu. I przepisane odpowiednio stosujemy do członków rady dyrektorów, tak? Czyli zawsze określamy, jeżeli chcemy, żeby to był organ, organ kolegialny, to określamy od na przykład jednego do trzech członków, ale, ale musimy tę maksymalną liczbę członków organu podać, żeby po prostu nie budziło to potem wątpliwości sądu i żeby nie było problemów na etapie rejestracji. Tak, ja bym chciał jeszcze dodać do tego, co wcześniej powiedziałem. Taki trend odnośnie samych akcji, bo warto o tym wiedzieć, że akcje odkąd to już w ogóle jest znane w tym momencie wcześniej w spółce akcyjnej, po zmianie przepisów, w prostej spółce akcyjnej. Tylko i wyłącznie tak to funkcjonuje, bo odkąd na weszła, już te przepisy są jedynie tak, mhm. obowiązywały, to znaczy, akcje są zawsze zdematerializowane, czyli nie mają formy dokumentu. To nie jest tak, że otrzymujemy na przykład ze spółki jakiś dokument, który potwierdza nam, że jesteśmy posiadaczami akcji. Akcje właśnie są zdematerializowane, czyli są wpisywane do rejestru akcjonariuszy, który jest podpis który jest sprowadzony przez biuro maklerskie. Co powoduje konieczność zawarcia umowy z z biurem maklerskim przez prostą spółkę akcyjną. Natomiast warto od razu już o tym powiedzieć, że e, dzięki e, temu jak to już się rozwinęło i no, czas już pokazał, że e, to nie jest problem, ponieważ e, no, dla większości spółek to nie jest problem, ponieważ o ile na początku prowadzenie rejestru akcjonariuszy w spółkach akcyjnych było kosztowne i e, mogło przysparzać niektórym spółkom, faktycznie realny problem Związany z kosztami, jakie to rodziło. No aktualnie to wiemy, że po prostu w przypadku prostej spółki akcyjnej można nawet zawrzeć umowę na prowadzenie rejestru akcjonariuszy za kwotę około 100 zł miesięcznie, więc nie powinien to być problem dla większości przedsiębiorców. Tak, to jest rzeczywiście cenna uwaga i wskazówka, bo często przedsiębiorcy, którzy planują założyć spółkę, Kalkulują koszty związane z bieżącą obsługą tej spółki. Tak więc tutaj trzeba oprócz kosztów takich najbardziej oczywistych, czyli księgowego, i kosztów samego wpisu, czy na przykład notariusza, jeżeli ktoś podpisuje umowę spółki przed notariuszem, doliczyć też koszt prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Natomiast rzeczywiście to z tego. Co się orientowaliśmy, tak naprawdę nie są już w tym momencie mm, wielkie koszta. Natomiast wspomniałeś o akcjach, i mm, co do zasady, akcja mm, wiąże się z prawem głosu, tak? czyli mm, obowiązuje taka zasada, że jedna akcja to jest jeden głos. E, natomiast znów w prostej spółce akcyjnej mamy bardzo szeroką możliwość uprzywilejowania tych akcji, i to też jest. Jakby okoliczność, o której powinniśmy zawczasu pomyśleć, tak? I się zastanowić nad tym, czy przypadkiem przy zakładaniu już umowy spółki nie chcemy w konkretny sposób uprzywilejować niektórych akcji. Może moglibyśmy jeszcze do tego się odnieść? Tak, jeżeli chodzi o uprzywilejowanie, no to to już jest sam w ogóle mechanizm uprzywilejowania akcji czy udziałów, na przykład w spółce EZO, jest znany, tylko że prosta spółka akcyjna wprowadza dużo dalej idące. Możliwości, dużo dalej idącą swobodę, ponieważ w przypadku spółki akcyjnej czy spółki co te uprzywilejowania są ograniczone. Ograniczone są wprost przepisami, czy to na przykład do dwukrotności, czy trzykrotności, do dwóch czy trzech głosów. Mm -hmm. I nie ma możliwości dalej, wprowadzenia dalej idących uprzywilejowań. Natomiast w przypadku prostej spółki akcyjnej. Nie mamy w ogóle wprost w przepisach ograniczeń. To nie znaczy, że zupełnie nie ma tych ograniczeń, ponieważ zawsze trzeba brać pod uwagę zasady ogólne i patrzeć na cel w ogóle, dla którego powstała ta spółka. Natomiast no. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to tak naprawdę, no mówię, no jest to, mamy tak daleko idącą swobodę, że jest to niesamowity argument za tym, żeby faktycznie zastanowić się nad prostą spółką akcyjną. I co więcej, w przypadku prostej spółki akcyjnej możemy skorzystać z niektórych uprzywilejowań, już na, w przypadku spółki zawieranej przez internet. Tak. Są, Co jest to, tak, są to cztery uprzywilejowania. W zasadzie są to cztery, tak jak chyba najczęściej spotykane, bo mamy do czynienia z uprzywilejowaniem w zakresie dywidendy, prawa głosu, dodatkowo są akcje nieme i akcje założycielskie. Różnica jest tylko taka, że w przypadku spółki zawieranej przez internet te uprzywilejowania już są ograniczone. Czyli to nie jest tak, że możemy sobie właśnie wprowadzić dalej idące niż w przypadku pozostałych spółek kapitałowych, tylko jesteśmy ograniczeni. Natomiast one są, więc już jest jakiś plus. To, o czym powiedziałeś, to właśnie jest. Nowum, tak, bo w przypadku umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest zawierana przez internet nie mamy możliwości wprowadzenia żadnych uprzywilejowań jeśli chodzi o udziały, a tutaj w, spół w prostej spółce akcyjnej te cztery możliwości w umowie zawieranej przez internet zostały przewidziane. Aczkolwiek z pewnym zastrzeżeniem, o którym wspomniałeś, tak? I ja podam przykład. Akcje uprzywilejowane co do głosu mogą być w spółce zawieranej przez internet uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów. W przypadku umowy zawieranej w formie tradycyjnej u notariusza moglibyśmy na przykład wskazać tutaj, nie wiem, trzy czy pięć głosów, tak? A, a jeśli chodzi o dywidendę, to mamy jedna akcja, daje nam maksymalnie w sumie nawet nie maksymalnie, tylko po prostu konkretną kwotę 150% tej dywidendy w przypadku umowy spółki zawieranej z wykorzystaniem tego formularza dostępnego w systemie S24. Myślę, że warto też w ogóle może opowiedzieć o tych uprzywilejowaniach, tak żeby każdy zrozumiał, bo no najczęściej właśnie stosowane to uprzywilejowanie w zakresie dywidendy, tak. czyli po prostu dywidenda to jest prawo do udziału w zysku spółki. Stąd właśnie jeżeli jest, jest konkretne akcje są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, no to akcjonariusz po prostu uczestniczy w większym stopniu w udziale w zysku, który spółka osiągnęła. Jeżeli chodzi o prawo głosu, no to jasna sprawa, po prostu ma więcej głosów na zgromadzeniu, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Dodatkowo właśnie te dwie, dwa rodzaje uprzywilejowań szczególne, o których już wspomniałem w przypadku, które są możliwe do zastosowania w spółce zawieranej przez internet, czyli akcje nieme. No to akcje nieme, to jak sama nazwa wskazuje, to są akcje bez prawa głosu, natomiast to nie jest tak, że te akcje, no, gdzie tu jest to uprzywilejowanie? No właśnie, uprzywilejowanie jest w zakresie dywidendy, plus są jeszcze akcje założycielskie. To jest zupełnie nową w polskich przepisach. No właśnie, tak, może w mówić też ja w polskich omówić. przepisach. znaczy, to są akcje, które zawsze uczestniczą w. W tym samym zakresie mają ten, 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 ten sam stosunek głosów na walnym zgromadzeniu, niezależnie od tego jak się zmienia liczba akcjonariuszy. Może prosi będzie powiedzieć na przykładzie, na przykładzie no. załóżmy, że mamy w momencie zakładania umowy spółki mamy 100 akcji, 50 z nich ma, to są akcje założycielskie, 50 to są akcje zwykłe i te 50 akcji założycielskich ma zawsze mieć 50% udział w głosów w zgromadzeniu w tak, akcjonariuszy. Ogólnej liczby tak. akcji. Tak. Czyli jeżeli dojdzie do emisji np. 100 kolejnych akcji zwykłych i mamy na, aktualnie w spółce 200 akcji, to te 50 akcji. Wciąż założycielski. Będzie miał 50%, będzie miało 50 głosów. głosów. Nie będzie pokrzywdzone przez to, że doszło do emisji, do e, sytuacji, w której jest więcej akcjonariuszy. E... To jest bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza jakby na początku. tak? Czyli osoby, które zakładają, zresztą jak sama nazwa wskazuje, akcje założycielskie, czyli założyciele spółki, pomysłodawcy mogą uprzywilejować swoje akcje e, i w tym momencie będą mieli taką trochę gwarancję. Ilości swoich głosów. Tak, że ich pozycja po prostu... w spółce po prostu się nie zmieni, Dokładnie. nawet jeżeli będą nowi akcjonariusze. Natomiast ja bym dodała jeszcze tylko jedną kwestię, bo tu mówimy o zakładaniu spółki, ale warto wspomnieć też, że emisja nowych akcji może również obejmować emisję akcji założycielskich, tak? Czyli może już spółka istnieć i dopiero po czasie mogą akcjonariusze podjąć decyzję o emisji nowych akcji i emisji akcji założycielskich. Tak. Poza tym no, jeżeli chodzi o spółkę zawieraną w formie tradycyjnej. Mamy możliwość prowadzenia zupełnie innych uprzywilejowań. Mogą być to uprzywilejowanie na przykład w zakresie wyboru członków zarządu. Mhm. Może być uprzywilejowanie w zakresie Zwoływania, zgromadzenia, akcjonariuszy. No, w zasadzie tak jak już wcześniej mówiłem, no, w zasadzie ograniczają nas tylko przepisy i wyobraźnia, ale mm, jest tutaj bardzo daleko, po, daleko idące pole do manewru, więc warto się nad tym zastanowić już na etapie rejestracji spółki. Tak, jest to na pewno bardzo duży ukłon w stronę akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, którzy naprawdę mają bardzo dużą swobodę w kształtowaniu tego, jak ta spółka będzie wyglądała. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której wspomnieliśmy, że powiemy, a jeszcze nie padło, czyli kwestia wkładów. Tak? Myślę, że tutaj warto odnieść się do tego rozróżnienia, bo posługiwaliśmy się pojęciami wkłady pieniężne, niepieniężne. Myślę, że dla większości osób powinno być to jasne, jednak sprecyzujmy, że wkłady pieniężne oznaczają po prostu wartości materialne, w pieniądzu wyrażone, tak? czyli mamy konkretną kwotę e, wpłacaną w złotych. Natomiast wkłady niepieniężne to może być, nie wiem, wniesienie aportu, czyli przedsiębiorstwa, może być to e, wniesienie. Nieruchomość. Tak, nieruchomości. E, także tutaj mamy wartości majątkowe o charakterze majątkowym, ale które nie są wyrażone w pieniądzu, w konkretnej walucie. E, I to, co jest istotne w prostej spółce akcyjnej, to taki wyłom, tak? dlatego że Prosta Spółka Akcyjna jest zaliczana do kategorii spółek kapitałowych, gdzie do tej pory nie było możliwości wniesienia wkładów w postaci świadczenia pracy bądź usług. I w Prostej Spółce Akcyjnej w dalszym ciągu obowiązuje pewne ograniczenie, czyli wkład w postaci świadczenia pracy bądź usług nie może pokryć kapitału akcyjnego przy czym ten kapitał akcyjny minimalna jego wartość to jest 1 zł, tak? Więc to nie powinno być problemem, a z kolei w drugą stronę jest to duży ukłon w stronę startupowców, którzy mogą objąć akcje w spółce i wnieść wkład na za objęcie tych akcji w postaci świadczenia pracy bądź usług i to będzie dla nich równowaga na przykład w stosunku do inwestora, który wnosi duży wkład pieniężny, bo dotychczas w spółce kapitałowej, jeżeli ktoś wnosił duży wkład pieniężny, no to wspólnik, który nie miał tych oszczędności, a tak zazwyczaj jest z startupowcami, którzy zaczynają dopiero jakieś swoje przedsięwzięcie i swoją karierę. No, od razu miał wyższą pozycję, tak? Bo, bo miał e, więcej udziałów, na przykład w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a w tym momencie tutaj ta sytuacja może się wyrównać. I oczywiście, jakby to, co jest istotne, to ten wkład. To, jak już wspomniałeś, omawialiśmy elementy umowy spółki, to zarówno ten wkład pieniężny, jak i niepieniężny przede wszystkim musi być szczegółowo określony, tak, czyli musimy określić, co jest przedmiotem tego wkładu niepieniężnego, a jeżeli jest to świadczenie pracy bądź usług, to musi być to dodatkowo wskazane w jakim zakresie, w jakim czasie te, ta praca czy usługi będą e, świadczone. Dokładnie tak i mamy zawartą umowę spółki, natomiast to nie powoduje jej automatycznej rejestracji w KRS. E, konieczne jest jeszcze złożenie w Wniosku. Co istotne, po zmianie przepisów, która miała miejsce w zeszłym roku, niezależnie od tego, jaka to jest spółka, czy zawierana przez internet, czy notariusza, wniosek składany jest internetowo. W przypadku spółki zawieranej tradycyjnie, należy złożyć wniosek przez portal rejestru sądowych. PRS. Wniosek ten również podlega opłacie, wszystko tam wypełnia się, dołącza się załączniki, natomiast sam akt notarialny nie stanowi załącznika, ponieważ on jest wysyłany bezpośrednio przez notariusza i należy podać numer CREVAN, który otrzymujemy od notariusza. No i po rejestracji w KRS-ie Dopiero wtedy tak naprawdę mamy do czynienia z prostą spółką akcyjną, która już jest w pełni działającym podmiotem. Tak, i wtedy jakby możemy jeszcze tylko dodać, bo powiedziałeś, że w przypadku... Um... Prostej spółki akcyjnej zawieranej u notariusza e, wysyłamy ten wniosek o rejestrację przez system PRS, natomiast w przypadku e, tej e, umowy zawieranej przez internet w systemie S24, tam automatycznie mamy możliwość też wypełnienia tak. wniosku, tak? Wtedy już nie ma potrzeby składania tego za pośrednictwem tak. PRS-u, więc te systemy są nie, w jakiś sposób to obok. Tak. Po prostu. No dokładnie. Natomiast e, powstaje nam spółka, jest wpisana w KRS-ie, możemy zawierać umowę o prowadzenie rachunku bankowego. No i co ważne, rejestr akcjonariuszy, tak? Trzeba się tutaj zwrócić do biura maklerskiego, żeby jeszcze podpisać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Myślę, że to tyle tak naprawdę najważniejsze informacje, które posłużą osobom no. zainteresowanym, tak, naszym słuchaczom, być może zainteresowanym założeniem z prostej spółki akcyjnej, podpisaniem umowy. Myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat dzisiejszego odcinka, także bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków. Ten został opublikowany z małym poślizgiem, o którym już Wam wspominaliśmy, ale mam nadzieję, że nie zniechęci to Was do subskrybowania naszego kanału i oglądania kolejnych odcinków w przyszłości. Zapraszamy do usłyszenia. Dzięki do usłyszenia.